Pani Kasiu, pani profesja wymaga według mnie bycia stanowczym, rozdawania poleceń, także mężczyznom. Wszyscy się słuchają zawsze na planie pokazów mody? Słuchają się, a i owszem, jak się wie, o czym mówi, jasno deleguje się zadania, to nie ma z tym problemu. Ja zawsze powtarzam, że mój zawód jest złożony z dwóch bardzo równoważnych obszarów. Raz to jest ta kreacja i strona wrażliwa, artystyczna, komunikująca się z projektantem, pracująca na takich półtonach. I to jest ta cała warstwa artystyczna i twórcza. A dwa, to jest po prostu zarządzanie, bo bez tego nie da się zrealizować żadnego pokazu. Bo kiedyś jako młoda dziewczyna zasłaniałam się faktycznie golfem i spodniami, bo chciałam być tym przywódcą faktycznie i miałam taką pracę, która też właśnie polegała na zarządzaniu, więc są pewne kody, którymi się można posługiwać. To zupełnie inny zawód niż reżyser modowy. Nie, reżyser, ale to ja byłam bardzo młoda, zarządzałam bardzo dużymi ekipami ludzi, często starszych dużo ode mnie facetów. No i faktycznie oprócz tego, że musiałam wiedzieć, czego chcę od nich, to jeszcze nie starałam się nadużywać swojej kobiecości. A kobiety w pani profesji i w ogóle w mediach zawsze są przyjazne? Czy zdarzały się takie sytuacje, kiedy koleżanka podstawiała nogę? Ja nie mam kompletnie teorii spiskowej świata. Jestem otwarta i kompletnie nie chcę się zagłębiać w jakieś historie, które są negatywne czy nastawione na jakąś intrygę. W ogóle mnie to nie interesuje. No teraz mam do tego podejście zupełnie takie dojrzałe, naturalne. Jesteśmy kobietami, cieszmy się z tego. I z tym przesłaniem, żeby kochać siebie, zostawimy nasze wicki. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.